Wrocławski węzeł wodny oparł się naporowi 6-metrowej fali powodziowej. Wytrzymały wały osiedla Zacisze, jeden z najsłabszych punktów obrony miasta. Woda nie podtopiła Kozanowa i Popowic, nowych osiedli położonych na wrocławskich terenach zalewowych. Ustabilizowała się sytuacja w Dolinie Oławy. Nadal zalane są Kotowice. Nie zmienił się stan wody w Siechnicach. Raczej nic nie zagraża pobliskim Radwanicom i osiedlom Książe Małe i Wielkie. Największym zagrożeniem dla północno-wschodniej części miasta jest szeroko rozlana Widawa. Nie można odnotować stanu jej wód, ponieważ do wskaźnika nie ma dojścia. Wiadomo jedynie, że woda w Widawie w ciągu nocy podniosła się o 8 cm. O 4 cm opadła woda w Odrze w Trestnie w stosunku do najwyższych stanów. W Jarnołtowie na Bystrzycy także obniża się poziom wody i wynosi 340 cm. Woda opada także w Legnickiem. Mimo to jednak następują niewielkie wylewy dopływów Odry. Na przykład w Lubinie rzeka Zimnica podtopiła garaże i zalała kilka hektarów pól.